Witam. Chciałbym teraz opowiedzieć, jak to było ze Space Sim. Co jest? Tu jest Sisi nasza, a teraz ja do 3:40, nawet 4 do 50 nagram, dlatego że tyle trwa piosenka. Tak, pokaż się Sisi. Pokaż się Sisi, pokaż. Do kamery, to będzie na YouTube. Na YouTube, kurwa. Ja zabrałam, Sisi. Na YouTube. A. Słuchajcie. Spacey był taki fajny. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że Spacey... Zobaczcie, co ona robi. Chce się bawić, zobaczcie, no nie da mi nagrać. Spacey był taki fajny, miły, nie, taki już trochę schorowany. Może o chorobie powiem później, albo wcale nie będę to mówił. Spacey lubił świat. Lubił balkon, podwórko, ale nie wychodził z domu. Tylko jeśli ktoś gdzieś kogoś nie było, a wiedział, on bardzo dobrze wiedział, że kiedy ta dana osoba wraca z pracy czy ze sklepu, już siedział w oknie i wypatrywał to koło, kiedy to po prostu, kiedy dana osoba wróci, jeśli już wiedział, że dana osoba za chwilę wróci, szczatował pod drzwiami i witam siadka. Tak, tutaj mamy piękną Sisi, ja też pokażę piękną Sisi. Pokaż się Sisi na kamerę. To jest piękna Sisi. O. Spacey był wyjątkowym kotem, ponieważ był taki cichy, spokojny i w ogóle. Spacey był... Lubił... Już nie lubił się bawić, ale miał... Rzadko... Później zaczął rzadko jeść, ponieważ choroba mu doskwierała. Nerki już nie pracowały, ale lubił mięsko. Słuchajcie, tak opowiadał, że Sisi śpi. Opowiadać, tak? A, bo czuję moją obecność. Sisi czuje moją obecność. Spacey był wyjątkowym kotem. Bardzo wszyscy go lubili. Tak, Spacey? Ty jesteś Sisi. Tak! Będzie to na ujęciu jeszcze dzisiaj. Tak, Spacey był wyjątkowym kotem, którego wszyscy lubili i kochali. A tu mamy przepiękną Sisi. A, pokaż się Sisi. Powiedz coś Sisi. Tu mamy przepiękną Sisi. Proszę Państwa, Spacey to był wyjątkowy kot. Lubiany przez wszystkich, ale niestety choroba mu doskwierała. I odszedł do... Zatęczowy most. To jest taka krótka opowieść o tym, żeby po prostu wspomnieć rocznicę naszego Spacey'ego. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za chwilę na YouTubie.